W trakcie juwenaliów śląskich ktoś zniszczył jedną z rzeźb na Muchowcu w Katowicach. To, że zdewastowana została postać matki z dzieckiem na ręku, zauważył mieszkaniec Rudy Śląskiej i miłośnik Doliny Trzech Stawów. Rzeźbę fotografował wiele razy, a taki widok zastał po piątkowej imprezie studentów. Jak zobaczyłem tą mamusię z tym dziedziusiem przewróconą, strzaskaną, no normalnie aż mi łzy napłynęły. Jaka wściekłość we mnie wstąpiła wtedy. No natychmiast mi się to skojarzyło z tą imprezą, z niczym więcej. Tym bardziej, że pomnik stał w ramach, na terenie zagrodzonym przez juwenaliowe imprezowanie. Więc natychmiast mi przyszło do głowy, że to nie mógł zrobić nigdy z zewnątrz. Urzędnicy jeszcze nie dostali żadnych wyjaśnień od organizatorów. Nie wiadomo też, czy rzeźba zostanie w ogóle naprawiona. Komuś do głowy pewnie jakaś łańska fantazja uderzyła. Rzeźba została zniszczona. Niestety jest w bardzo złym stanie. Dzięki pomocy jednej z rad jednostek pomocniczych skontaktowaliśmy się ze specjalistą, który zajmuje się klejeniem tego typu właśnie rzeźb. Na razie jeszcze nie mamy informacji, czy w ogóle tą rzeźbę uda się uratować. Jeśli się uda uratować, to ile to będzie kosztowało? Jak tłumaczą organizatorzy juwenaliów, do zniszczenia rzeźby wcale nie musiał przyczynić się żaden student czy inny uczestnik imprezy. Ogrodziliśmy ten teren, zabezpieczyliśmy go należycie, natomiast na sam pomnik, jak widać, efekty leży. Nie chcę teraz oskarżać nikogo, czy to były działania celowe, czy to były działania trzecich osób, czy to po prostu nie był stan techniczny pomnika, bo no nie ukrywajmy, że ten pomnik również przed imprezą już był w stanie lekkiego uszkodzenia. Po juwenaliach została nie tylko przewrócona rzeźba z lat 70., ale również zniszczone trawniki. W piątek mogło je zdeptać nawet 10 tysięcy osób. Organizatorzy studenckiego święta zapowiadają, że zieleń w tym miejscu zostanie odtworzona w ciągu kilku tygodni.